Dlaczego umieszczam filmy w internecie? Dlatego, ponieważ widzę tego bardzo pozytywne efekty. Jest to jakiś wyraz nowej ewangelizacji. Ewangelizacji, która z orędziem o Jezusie pozwala dotrzeć do wielu osób. Sam Jezus Chrystus powiedział, że mamy iść i ewangelizować wszystkie narody, głosić im Ewangelię. Ja staram się, kazania prowadząc, katechezy, spotykając się z młodzieżą w różny sposób, pokazywać to, że wierzę w Jezusa i by inni też w Niego wierzyli. Podzielam też tą pasję, którą miał święty Paweł, by głosić Ewangelię wszystkim narodom. On głosił tę Ewangelię w synagogach, i w bramach miasta, i po domach, na aeropagach. A kiedy już nie mógł jej Ewangelii głosić, to pisał listy. I te listy dalej wędrowały, biegły. I ja też staram się docierać z Ewangelią jak największej ilości, ale później, jeśli nie mogę, to sprawiam, żeby to Słowo Boże biegło, żeby ono docierało do innych osób, właśnie też przez tutaj drogę internetową. Tym bardziej, że Jan Paweł II wzywa nas do nowej ewangelizacji. Do ewangelizacji, która przekazuje tą samą treść, orędzie o Jezusie, o Jego zbawieniu, ale w nowy sposób, w nowych formach, na różne nowe sposoby. Tym bardziej przez internet. Papież Benedykt XVI zachęca nas do tego, byśmy byli na tym cyberkontynencie, którym jest przestrzeń wirtualna. I tak kiedyś misjonarze docierali do dalekich jakichś kontynentów, by tam głosić Ewangelię o Jezusie, tak dzisiaj potrzeba by być wśród tych, którzy naprawdę wiele czasu, wiele uwagi poświęcają byciu w rzeczywistości wirtualnej, na różnych portalach, na stronach internetowych, na portalach społecznościowych. I warto, żeby tam być i dawać świadectwo o Jezusie. Tym bardziej, że wiele osób marnuje tam czas. Ogląda jakieś bezsensowne filmiki, ja oglądałem taką dziewczynę, która tam się wywnętrza, opowiada o swoim życiu, tysiące wejść. Jakiegoś faceta, który jakieś bezsensowne teorie, w ogóle nielogiczne, nieżyciowe głosi i tysiące wejść. Ja wiem, że moi uczniowie czy parafianie, oni też marnują tamten czas. Jest to okazja, żeby dotrzeć do tych osób, które chodzą do kościoła, praktykują wiarę i by ją umocnić, a zarazem też do osób, które nie chodzą do kościoła regularnie albo wcale nie chodzą, by mogli poznać Ewangelię, by mogli usłyszeć świadectwo, by mogli zobaczyć, jak bogate jest życie Kościoła i tego, co się w nim dzieje. Ja sam osobiście, oglądając różne filmy, konferencje, modlitwy, pieśni, widzę, jak bardzo mnie to ubogaca, jak mi to daje sił, jak staje się przez to bardziej wierzący, gorliwy i przez to pełniący swoje powołanie jako kapłan. I widzę też dobre owoce tego u innych osób, które to oglądają. Ktoś obejrzał świadectwo powołania, ktoś zobaczył prymicję i mówi, nigdy nie wiedziałam, że to tak może pięknie wyglądać. Mój kolega, z którym chodziłem do szkoły, on razem ze swoimi synami obejrzał jakieś kazanie dla dzieci i mówi, bardzo mi się podobało. Ktoś zobaczył, że jakieś kazanie dla dorosłych. Ktoś zobaczył, że ksiądz może grać w kosza, może tańczyć, może w jakiś inny sposób tam spotyka się z młodzieżą. I to pomogło mu zrozumieć, że jak można wiele rzeczy robić w kościele, jak wiele rzeczy się dzieje w kościele, o których często się nie mówi. A internet daje taką przestrzeń nagłośnienia, możliwości dotarcia z tą Ewangelią do innych. I robię to też właśnie po to, by te osoby, które to oglądają, pozdrawiam, żeby one też jeszcze bardziej, żebyś ty jeszcze bardziej wierzył w Jezusa, żebyś jeszcze bardziej był szczęśliwy z Nim, doświadczał Jego miłości, zawierzył Mu swoje życie, doświadczył tego szczęścia tu na ziemi i wieczności. Życzę Tobie tego, dlatego oglądaj te filmy, módl się, proszę też za mnie, ale za te osoby, które są obok Ciebie, za siebie samego, byśmy się kiedyś spotkali. Albo w świecie realnym, albo wirtualnym, ale najważniejsze, byśmy się spotkali kiedyś w niebie.